Aplikacja Kontakty jest centrum zarządzania wszystkimi Twoimi kontaktami. Jest jedną z najważniejszych aplikacji w Windows 8. Aplikację Kontakty możesz zintegrować z Twoim ulubionym portalem społecznościowym, takim jak Facebook czy Twitter. W tej lekcji nauczymy Ciebie, jak dodawać, zarządzać Twoimi kontaktami oraz w jaki sposób połączyć się z portalem społecznościowym. Aby otworzyć aplikację Kontakty, wskaż kursorem myszy i kliknij w kafelkę Kontakty. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się do swojego konta Microsoft. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Za pomocą aplikacji Kontakty możesz przechowywać również swoje kontakty mailowe oraz kontakty programu typu komunikator. Aplikacja ta pozwala Ci trzymać wszystkie te kontakty razem w jednym miejscu. Gdy już raz dodasz kontakt do aplikacji Kontakty, będziesz mógł do tej osoby wysłać e-maila, napisać wiadomość tekstową, udostępniać pliki oraz zdjęcia. Istnieją dwie drogi dodawania kontaktów. Możemy dodać kontakt ręcznie, uzupełniając każdą z poszczególnych informacji odnośnie wprowadzonego kontaktu. Możemy także importować istniejące listy kontaktów z innych kont, na przykład z Gmaila, Facebooka czy Twittera. Łącząc się z wybranym kontem, wszystkie Twoje kontakty zostaną tutaj zaimportowane. Jeśli wybierzesz połączenie się z portalem społecznościowym, to część jego funkcjonalności zostanie również zintegrowana w aplikacji Kontakty. Aby dodać konto, umieść kursor myszy w prawym górnym rogu. Pojawi się pasek Charm Bar. Następnie najedź na przycisk Ustawienia. Kliknij i wybierz Konta. To samo możesz zrobić, wskazując kursorem myszy tą oto ikonkę i naciskając raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynność, jaką musisz wykonać, to kliknąć w polecenie Dodaj konto. Wskaż kursorem myszy i kliknij w serwis, który chcesz zintegrować z aplikacją Kontakty. Następuje łączenie się z serwisem społecznościowym Facebook. Klikamy tutaj w przycisk Połącz. Kolejną czynnością będzie wprowadzenie danych logowania do Facebooka. Następnie kliknięcie przycisku Zaloguj się. Pojawiła się prośba o pozwolenie integracji aplikacji Kontakty z naszym kontem na Facebooku. Musimy wskazać tutaj przycisk OK i kliknąć w niego. W kolejnym kroku również klikamy w przycisk OK. W tym kroku również klikamy w przycisk OK. Klikamy przycisk Gotowe. W tej chwili trwa synchronizowanie aplikacji Kontakty z moim kontem na Facebooku. Lista kontaktów z Facebooka została zaimportowana. Aby dodać ręcznie kontakt, umieść kursor myszy na pustej przestrzeni, naciśnij raz prawy przycisk myszy, następnie wybierz polecenie Nowy. Uzupełnij poszczególne pola.
Następnie kliknij w polecenie Zapisz. Czynność ta spowoduje dodanie nowego kontaktu do aplikacji Kontakty. Zaimportuję teraz kontakty z mojego konta pocztowego na Gmailu. W tym celu umieszczam kursor myszy w prawym górnym rogu, naciskam raz lewy przycisk myszy, ponownie wybieram polecenie Dodaj konto i tym razem klikam w usługę Google. Kolejno klikam w przycisk Połącz. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła klikamy w Połącz. Po wykonaniu tej czynności wszystkie kontakty z książki adresowej zostaną załadowane do aplikacji Kontakty. Po dodaniu wszystkich kontaktów możesz rozpocząć używanie aplikacji Kontakty. Aby połączyć się z wybranym kontaktem, należy go odnaleźć i kliknąć. Używam tutaj pokrętła myszy do przewijania zawartości listy moich kontaktów. Wskazuję kursorem myszy wybrany kontakt i klikam naciskając lewy przycisk myszy. Po kliknięciu w dany kontakt widzisz informacje na jego temat, a także wstawione zdjęcia. Kliknij w lewym górnym rogu w strzałkę, aby powrócić do listy kontaktów. Każdy z kontaktów możemy edytować. W tym celu wskaż kursorem myszy, kliknij wybrany kontakt. Następnie w dowolnym miejscu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj, która znajduje się w prawym dolnym rogu. Możesz edytować dane takie jak imię, nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Nie zapomnij, aby na końcu kliknąć przycisk Zapisz. Z czasem może się okazać, że Twoja lista kontaktów jest na tyle duża, że ciężko będzie Ci odnaleźć kontakt, który aktualnie jest Ci potrzebny. Na szczęście możesz go tutaj bardzo szybko odnaleźć, wpisując z klawiatury nazwę kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy kontaktu kliknij w przycisk z lupką. Po lewej stronie wyświetlone zostaną wyniki. Kliknij w wynik, który Cię interesuje. Kolejnym sposobem na szybkie odnalezienie kontaktu jest kliknięcie w przycisk Zoom, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij teraz w literę, na którą zaczyna się dany kontakt. Kiedy skonfigurowałeś i dodałeś już konto typu Facebook czy Twitter, możesz ustalić, do jakiego typu informacji może mieć dostęp aplikacja Kontakty. Możesz także usunąć połączenie z portalem społecznościowym. W tym celu wyświetl pasek Chimes Bar, wskaż i kliknij przycisk Ustawienia, następnie wybierz pozycję konta, kliknij przycisk Facebooka, następnie wybierz polecenie Zarządzaj tym kontem w trybie online. Po wykonaniu tej czynności przeglądarka Internet Explorer otworzy odpowiednią stronę, abyś mógł zmienić te ustawienia. Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Masz teraz możliwość zmiany uprawnień. Jeśli zdecydujesz usunąć połączenie Facebooka z aplikacją Kontakty, należy kliknąć w polecenie Usuń całkowicie to połączenie.
Po zaznaczeniu bądź też odznaczeniu uprawnień kliknij przycisk Połącz z Facebook. Jeśli na swojej liście kontaktów posiadasz osoby, z którymi bardzo często się kontaktujesz, możesz chcieć zapisać te kontakty do ulubionych, aby w przyszłości mieć do nich szybki dostęp. Wyszukaj kontakt, który chcesz dodać do ulubionych. Następnie wskaż ten kontakt i kliknij w niego. Kolejną czynnością będzie kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu i wybraniu przycisku Ulubione. Wskazujemy i klikamy przycisk Ulubione. W widoku Start Screen możemy przypinać nie tylko aplikacje. Możemy to samo zrobić z wybranymi kontaktami. Wskaż kursorem myszy i kliknij w kontakt, który chcesz przypiąć w widoku Start Screen. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Przypnij do ekranu startowego. Potwierdzamy, klikając przycisk Przypnij do widoku Start. Jeżeli zdecydujemy się odpiąć osobę z widoku Start Screen, należy ją wskazać, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Odepnij. Polecenie to znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Klikając w miniaturę podpisaną jako ja, wyświetlona zostanie strona główna, tak zwana Social Page. Na tej stronie możemy zmienić swoje zdjęcie profilowe, umieścić post na tablicy, zarządzać galerią obrazów.